Oficjalna inflacja za marzec wyniosła 11%. Stopy procentowe osiągają coraz to wyższe poziomy, a konflikt za naszą wschodnią granicą sprawił, że w naszym kraju znajduje się już prawie 3 miliony obywateli Ukrainy. W dzisiejszym wideo postaramy się przyjrzeć temu, jak mogą wyglądać kolejne miesiące i w którą stronę może pójść nasza gospodarka. Jeżeli więc interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie, pragniesz zobaczyć nieco szerszy obraz sytuacji lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam cię serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam was bardzo serdecznie i już teraz zapraszam was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Ostatnie tygodnie były bardzo dynamicznym okresem w historii Polski. Wybuch konfliktu na Ukrainie przewrócił do góry nogami świat, jaki znamy praktycznie na każdej płaszczyźnie. Co jednak ciekawe, wojna na Ukrainie zastała naszą gospodarkę w bardzo ciekawym momencie. Już przed wybuchem konfliktu nasz kraj zmagał się z rosnącą inflacją, tak samo zresztą jak z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych. Wybuch wojny sprawił jednak, że nasza nieciekawa sytuacja wyraźnie się pogorszyła. Ostatnie tygodnie były rajdem cenowym praktycznie wszystkiego. Zarówno żywność, środki czystości, jak i materiały budowlane śrubowały kolejne maksima. Oczywiście przełożyło się to bardzo szybko na wskaźniki ekonomiczne i dwucyfrowa inflacja stała się rzeczywistością nawet dla samych rządzących. Oczywiście skala podwyżek jest o wiele wyższa niż oficjalne wskaźniki, co zresztą na pewno każdy z was już zauważył. Niemniej jednak widać, że nawet rząd widzi, że z gospodarką dzieje się nieciekawie. Oczywiście za inflacją poszły w górę stopy procentowe, które zostały podniesione na 4,5%. Każdy jednak jest zgodny co do tego, że to nie koniec podwyżek. Podwyżki stóp procentowych przekładają się oczywiście na po pierwsze zdolność kredytową Polaków, po drugie na wysokość miesięcznej raty kredytu, który jest przez nich spłacany. Niestety nasz rząd działa nieracjonalnie, ponieważ z jednej strony podwyższa stopy procentowe, z drugiej rozdaje szczodrą ręką coraz to nowe socjalne programy, takie jak chociażby 13 emerytura, 12 tysięcy na dziecko, dodatki osłonowe czy 500+ dla obywateli Ukrainy. W tej chwili abstrahuję od tego, czy dany dodatek socjalny jest potrzebny, czy też nie, ale nie może być tak, że z jednej strony zaciskamy pas, a z drugiej robimy coś zupełnie odwrotnego. Ostatni pomysł rządzących tylko to potwierdza. Chodzi o kolejny dodatek socjalny dla osób, które spłacają kredyty hipoteczne, a których rata kredytu zabiera ponad połowę zarobków. Jak więc widzicie, nie ma tutaj żadnej logiki. Jeżeli państwo chce prowadzić zrównoważoną politykę monetarną, nie może jedną ręką rozdawać, a drugą podnosić obciążeń, ponieważ nie prowadzi to do niczego konkretnego. Niestety, działania rządu są jakie są i w najbliższych miesiącach możemy być pewni, że drożyzna i wysokie stopy procentowe zostaną z nami na jeszcze długo. Oczywiście to nie wszystko. Kolejnym kamyczkiem do ogródka jest nieszczęsny Polski Nowy Ład, który miał być rewolucją i przynieść nam dobrobyt, a wyszło tak jak zawsze. To jednak nie wszystko. Kolejnym gigantycznym wyzwaniem jest fala uchodźców z Ukrainy. Do naszego kraju przybyło już prawie 3 miliony osób. Taki skokowy wzrost ludności ma wpływ również na nasz kraj. Pierwszą rzeczą jest oczywiście rynek nieruchomości, który musi przyjąć ogromną ilość osób poszukujących dachu nad głową. Tutaj nasze państwo również nie popisało się i sytuacja wygląda na chwilę obecną tak, że tysiące Polaków wzięło pod swoje dachy Ukraińców. Nie są tworzone wielotysięczne obozy dla uchodźców, jak również nie rozpoczęto nawet starań o relokację Ukraińców do innych państw członkowskich. Tak, dokładnie, nasz kraj należy do Unii Europejskiej, ale jak widać nikt nie kwapi się zbytnio do pomocy. Ci ludzie potrzebują dachu nad głową, a spora część z nich pozostanie w Polsce na stałe, ponieważ wiele osób po prostu nie będzie miało do czego wracać. To z kolei może przełożyć się na jeszcze trudniejszą sytuację na rynku nieruchomości. Z jednej strony będziemy mieli popyt, z drugiej spora część deweloperów wstrzymuje się z rozpoczęciem budowy nowych mieszkań. Oczywiście jest to spowodowane cenami materiałów budowlanych, ale również i spadkiem zdolności kredytowej wielu Polaków, którzy nie są w stanie wziąć kredytu na zakup swojego mieszkania.
Mamy więc w sumie kilka różnych sił, które oddziaływują na rynek nieruchomości i będziemy doświadczać sporych zawirowań właśnie na tym rynku. To jednak nie wszystko. Uchodźcy muszą przecież gdzieś pracować. Do tej pory Polska zmagała się z brakiem pracowników i napływ nowych ludzi powinien w pewnym stopniu wypełnić tą lukę. Niestety, więcej rąk do pracy sprawi, że przynajmniej niektóre branże nie będą musiały walczyć już tak zaciekle o nowych pracowników i tym samym pracodawcy nie będą już tak skorzy do podnoszenia płac. Zwłaszcza w tym roku, który jest pod wieloma względami trudnym czasem. Co jednak ciekawe, wojna na Ukrainie spowodowała również ogromne problemy w łańcuchach dostaw. Zarówno Ukraina, jak i Rosja dostarczały bardzo dużą liczbę podzespołów, jak i surowców potrzebnych do produkcji polskim zakładom. Wojna sprawiła, że dostawy zostały zerwane, stąd też spora liczba przedsiębiorstw zmaga się aktualnie z brakiem niektórych części, bez których nie są w stanie kontynuować produkcji. Jeżeli dodamy do tego Chiny, które również grają na nastrojach i pod różnymi pretekstami ograniczają produkcję przeróżnych dóbr, robi nam się powtórka z pandemii COVID-19. Brak surowców i podzespołów do produkcji sprawia, że ceny idą do góry, a dostępność towaru jest ograniczona. Zanim rynek znajdzie alternatywy dla dostaw, mogą minąć miesiące, a to wprowadzi nas w okres, w którym towaru nie będzie i będzie on po prostu drogi. Warto więc zdawać sobie z tego sprawę. Polska ma przed sobą również inne wyzwania. Polityka monetarna, jaką prowadził do tej pory rząd, zaprowadziła nas do miejsca, w którym inwestorzy coraz mniej chętnie chcą kupować obligacje naszego państwa. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z wagi tej informacji. Obligacje, czyli papiery dłużne emitowane przez państwo, są potrzebne, aby finansować deficyt naszego kraju. Pieniędzy zawsze jest mniej niż wydatków danego kraju, w związku z tym obligacje służą jako pożyczka dla państwa w potrzebie. Wszystko jest ok do momentu, kiedy znajdują się chętni na zakup obligacji. Kiedy jednak chętnych zaczyna brakować, zaczynają się ogromne problemy. W takiej właśnie sytuacji jedynym rozwiązaniem jest podniesienie odsetek z obligacji w celu skuszenia inwestorów do ich zakupu. Wcale się jednak nie dziwię inwestorom, ponieważ biorąc pod lupę kondycję naszego kraju, inflację, niepewne i skomplikowane prawo, można dojść do wniosku, że tego typu inwestycja może być ryzykowna. A jeżeli jest ryzykowna, to warto podjąć ryzyko tylko wtedy, kiedy nagroda jest odpowiednio wysoka. Drogi dług powinien skłonić państwo do ograniczenia wydatków i zaciskania pasa. Jak jednak widzicie, nic z tych rzeczy się nie dzieje. Jeżeli mielibyśmy to wszystko podsumować i spiąć jakąś wspólną klamrą, to śmiało można powiedzieć, że w naszym kraju nie dzieje się zbyt dobrze. Wystarczył krótki okres czasu, aby wejść na niebezpieczną drogę prowadzącą do zubożenia społeczeństwa i kłopotów finansowych całego państwa. Jedynie zdecydowane kroki mogą zawrócić nas z tej drogi. Jak jednak widzicie, takowych brakuje. Nadchodzące miesiące mogą więc przynieść kolejne podwyżki cen, jak również wzrost rat kredytów hipotecznych przy jednoczesnym osłabieniu naszej waluty na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję jednak, że się mylę. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film dał Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.